dobre jest to, że buty znikają, nie? Że masz takie czasowe buty, kupujesz sobie w sklepie i po czasie ci znikają. Bardzo realistyczne. Chodzisz sobie, też często tak miałem. Zapomniałem zobaczyć, ile czasu mam na butach. I szedłem kiedyś do kina, patrzę i w kinie mi buty zniknęły, musiałem na boso wychodzić. A wiecie jak się nazywa? Wiecie jak się nazywa kapi, który pilnuje porządku, a nie śmieszkuje? No. Bez kapi. XD. Kiso, Kiso man. Poważny kapi to bez kapi. Wiecie jak się nazywa kobieta od Juriego? Your ass. Your ass. Jezus Maria, skończy, kurwa. Nie widzę na oczy. To, no, dobry żart, co? Nie chcę tego. Your ass. No, to siadło jak kożuch na mleku po prostu. Jest jeden z tych sucharów, że nie czuję niesmaku. Nie, bo mocny suchar na poczekanie. Był mocny, naprawdę. Solidny. Nie no, dobijamy to. No, nie musimy. Bez dyskusji, nie, dobijamy. No, żeby nam nie ten... Bez dyskusji. Okej, mamo, okej, tato. Dobra, kończymy tego hanta, nie? Jeszcze. Tu jeb decha. Ty, ja nie mam tych manasów. Wychodzimy, halo. Wychodzimy. Ja ci rzucę. Wychodzimy. Nie ma manasu. Bierz manasy. Idziemy. Dwa manasy. Jezu, na ostatnią minutę robicie taki gnój. Ja się dziwię, czemu już na tamtej klacie nie miałem many, nie? Ale gnój robicie na koniec. Tak, gnój. Ja mam jedną kudewu, no ale... To nie o, dobra, wychodź i roluj to. Chodź. Ja mam jedną kudewu, no ale... Dawaj, zbierz jeszcze może. Jezu, co to ja robię? Co się ze mną dzieje? Organizm odmawia posłuszeństwa. Ale dziwne kichnięcie, naprawdę. Jedno z dziwniejszych kichnięci w moim życiu. Wychodzimy. Kapi, wychodzimy. Wychodzimy, kurwa, kapi! On wszedł w TPK. Przecież mówię mu. Kurwa, kapi! To jest takie wyciszanie się, kurwa, na expie, nie? Nie można tak robić. To jest głupie, bycie wyciszonym na hancie. To jest. Słuchajcie. Brawo. Powiem brawo. Wam tak. Brawo, panowie, brawo. Panowie, chwileczkę. Owacje. Brawo, słuchajcie. Żadnej dechy. Na żadnej tabu. Deski. Nic. Żadnej. Perfekcyjny jedno. Double exp, tak, brawo, bałem się deski najbardziej, a wyszło, kurczę, naprawdę fantastycznie. No. Co tam jest na tym balku, to powiedział, że go nie jest. Nope. Okay. O Jezu, jaki atak! Widzieliście to? Idę, pod hajs i nagle dup! Cała ten. Dobry pyk, dup! Trzask, cały ekran tych kejwratów. Jaka plaga nagle w momencie. Właśnie tych ratów tu jest. Tu się najlepiej bestiary wbija na kejwratach. Mają go w trapie, tak, jaki numer. Jakiegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tu, pyk, jak trzask, się bum, wow. A masz krowni dużo many. Dwa podejścia, mówię, nie? Level up, patrz, calculated, wyliczony. Ja właśnie specjalnie chciałem spalić many, wiesz, teraz. Ja spalę many, bo level się zbliża, to... Jeśli ktoś napisał po angielsku, no to widzę, jest taki bardziej większy profesjonalizm, nie? To jest. Co? No powiedz. Tak. Jest z nami Zuzanna? Tak, na chwilę tu rajda zrobiła. Zuzia mała nieduża. Tak jest. 998. A ja się zastanawiam, co ja to zrobiłem. Już klipa, już będzie. No dobra, przyznaję się, ja rzuciłem tą bombę. Już klipa zrobili. To ja byłem, ja mi się pomyliłem. Zawiszę. Nie wiem, co tam chciałem zrobić, ale no tak, to było nie. To jest to właśnie rzucanie przed siebie tych bomb. O, zaczyna się pan. Nie, wiesz co miałem? Chciałem rzucić bombę, ale myślę, dobra, idę tam dalej. I chciałem rzucić runko, a miałem stargetowaną bombę. I chyba tak się zdarzyło. Ale słuchajcie, wszystkie tak naprawdę rzeczy, które się... Jak popełnić jakiś błąd, to nie ma to znaczenia, póki wszyscy żyją, nie? Dopiero
ma to znaczenie, jak ten błąd jest niewybaczalny, później ktoś padnie, nie? To jest, zaczyna się dochodzenie, nie? Co można było, jak można było nie być. Jak taktycznie powiedział pierwszy, co to za bomba, ta, no bo ja się sam zdziwiłem, mówię, co, bo miałem inny plan, tam na tamtą klatę. O, słuchajcie, akurat wpadły. Czarmy. Udało się, słuchajcie. Ile tu expiliśmy? No nie wiem, no stawię tego czarma i... No jest, 30 godzin hunta, zanim wbiliśmy. No, coś takiego. Jest czarm. Słuchajcie, moi drodzy. Wiecie, co się stało? Stało się coś takego, że od dzisiaj jest Lightbearer Event i po SS-ie powinny być dostępne wszędzie latarnie, które się podpala. Tak jak tutaj mamy... Tak, tutaj to jest na tibi.com, czy też na tibiopedii, link znajdziecie w opisie. No, a wygląda to w ten sposób, że jak tylko zalogowałem się na serwer, to chodzą już te esencje, Essence of Darkness, czyli to dopiero się pojawia, jak event się nie uda, czyli zaczął się event, a od razu tak jakby jest spalony, więc jest to błąd z Cipsoftu, z strony Cipsoftu i prawdopodobnie, wy jak to oglądacie, to już pewnie to zmienili i poprawili, bo to będzie na YouTubach, ale... No my się zastanawiamy, czy będzie jakaś cofka, czy też po prostu save serwa. No zobaczymy, co z tym będzie. Tak czy inaczej, no ciekawy błąd. W każdym mieście są te esencje, które zabijają ludzi. No, zabijają ludzi, troszkę to atakuje i wysysa manę. Taka ciekawostka. Znowu Cipsoft coś niestety zepsuł. Wybijemy tego Oberona na Zodusie, a wy mówicie szybko, szybko, bo na gównianym odcie grasz i przegapisz. Oberona. To od tego wykrzyknika to mija jeszcze godzina, zanim będzie Ferumbras. Kurde, już miałem spać, a tu Feru i czekam od początku, aż się zalogowałem. Zalogowałeś na Damorę. No. Pójdziesz spać i będzie Feru, a później czemu nie było? No nie, słuchajcie, to nie jest... O, słuchajcie, boom. No nie, to... A tu jeszcze jakiś atak jest. Trzy ataki mamy. Myślałem, że już można sprawdzić. Tu jest atak. Na Rashi jest atak i na Sfar jest atak. O co tu, Kaman? To nie jest tak, że Ferumbras może będzie, może nie będzie. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Sprawdź na necie. Ale ja wiem o wszystkie komunikaty, wszystko. O której będzie Feru. Nie wiadomo, czy nawet będzie. Uwaga. No i chuj. No i dziękuję, do widzenia. Cześć. Fałszywy alarm. Tak, nie ma Ferumbrasa, przepraszam bardzo. Ale to nie jest tutaj, to nie jest tu, tylko tu są jakieś płary czy coś, inne gówna. Więc pozdrawiam wszystkich, czekamy od 20 minut na Ferumbrasa, pół serwera zalogowało, hype, 500 osób na streamie, a tu... Tadam! Pozdrawiam, YouTube. To jest bardzo duży dylemat, dostać tyle za postacie. Aha, 150 tysięcy złotych, tak? Jakby nie było, to taka już postać. To już jakieś zabezpieczenie finansowe, nie? Jakby się nie daj Boże coś stało. Powiedzieć wam coś, pewnie uznacie mnie za debila teraz, ale wam coś powiem. No nie wiem, nie, to weźcie mnie za dziwaka mega jakiegoś, ale wiecie. Powiem wam tak, każdy na tym świecie, każdego czas na tym świecie się kiedyś kończy. No wiemy o tym wszyscy, tak? I mieliśmy akurat taką niemiłą sytuację, że w rodzinie nam zmarła pewna osoba już jakiś czas temu. Moją drogą to był ten moment, kiedy mówiłem, że coś się stało, kiedyś wam powiem, ale teraz nie, bo jest to zbyt świeża sprawa. No mieliśmy takie nieprzyjemną sytuację. Ja się tak zastanawiałem, przez chwilę miałem taką, wiecie, taką rozkminę, co by było, gdybym ja na przykład, wiecie, zakończył swój żywot na tym świecie. I jakbym chciał, żeby mnie pożegnano. I mam takiego kumpla, przyjaciela w sumie, który ogarnia Tibię. I powiedziałem mojej żonie, że jakby ona się doczekała mojej śmierci, to ma sprzedać moją postać, spieniężyć ją i zaprosić wszystkich moich widzów na pożegnalną imprezę. I wszyscy mają się schlać, palić śmieszne papierosy i robić różne dziwne rzeczy. Głośno krzyczeć i klnąć. Powiedziałem jej, żeby takie coś zorganizowała, więc jeśli nie daj Boże coś mi się kiedyś przytrafi, to wiedzcie, że będzie jeszcze ostateczny meeting, nie? Wiem, to trochę pojebane, normalny człowiek nie myśli o takich rzeczach, no ale... A ile postać byłaby warta? No nie wiem, myślę, że z 20 tysięcy by było, nie? Z typa życia, tak. Jakiż on piękny. Proszę wasz mości, idziemy w bój. To nie jest smok, którego trupimy. Kurde, co z tą poduszką?
Co tu się stało? Radzie, wywalę to w puszkę, coś zamula. To tak zaplątałem, bo to mi jakoś tak... Ała! Serio? Odpiłem poduszkę i dostałem tym prosto w oko. Chula, geniusz. Geniusz. Ej, bo coś mnie denerwowała ta poduszka. Tu dostałem, pan. Mam coś? Chyba nie.